W lekcji 10 zajmiemy się wykresem punktowo-symbolicznym. Technika, która powstała w 1886 roku pod nazwą metoda książkowa. Wspomniał o niej Charles Dow w nałamach The Wall Street Journal w 1901 roku. Pierwszy raz sformułowanie wykres punktowo-symboliczny pojawiło się w książce opublikowanej w 1933 roku. Na czym polega wykres kółko i krzyżyk? Odrzućmy czas, odrzućmy wolumen i zajmijmy się tylko i wyłącznie interpretacją formacji i trendów. Przechodzimy do lekcji 10. Znajduje się wykres punktowo-symboliczny. Zauważ, że powstają nam słupki złożone tylko i wyłącznie z krzyżyków albo tylko i wyłącznie z kółeczek czy okręgów, w zależności od tego, czy mamy je wypełnione, czy tego wypełnienia nie stosujemy. Generalnie krzyżyk oznacza wzrost ceny, natomiast kółko oznacza spadek. Oś czasu nie ma żadnego znaczenia, bo nie ona tutaj. Pojedynczy słupek może oznaczać zmianę ceny nawet wynikającą tylko i wyłącznie z jednej transakcji, a może oznaczać zmianę ceny przez miesiąc czasu. Czyli czas tutaj absolutnie nie ma znaczenia. Liczy się trend, tendencja, która nam się na rynku powtarza aktualnie. Przeskoczenie do nowego słupka, który uzupełniamy innym symbolem, czyli na przykład kółkami, może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy zmieni nam się cena o określoną przez nas wartość. Zanim siądziemy i zaczniemy rysować wykres punktowo-symboliczny, ważne są te dwa parametry, czyli wielkość krzyżyka i kółka. Ona zawsze jest taka sama, natomiast pojedynczy krzyżyk może określać zmianę o 10 dolarów, 15, 5. Sami o tym decydujemy i sami musimy to dostosować do odpowiedniego instrumentu. No myślę, że absolutnie żadnej nie podlega żadnej dyskusji. Wielkość odwrócenia natomiast to jest parametr, który decyduje o tym, czy przeskakujemy do nowego słupka, bo nam się trend odwrócił. I zwykle stosuje się tak zwane jednokratkowe albo dwukratkowe odwrócenie. Kratka no to odzwierciedla wysokość krzyżyka albo wysokość kółka. Czyli jeżeli kratka wynosi 10 dolarów, to pojedynczy krzyżyk określa zmianę o 10 dolarów w górę, pojedyncze kółko o 10 dolarów w dół. Natomiast odwrócenie jednokratkowe oznacza, że możemy przeskoczyć do rysowania nowej kolumny uzupełnionym tym drugim wzorem w momencie, gdy cena na przykład po wzrostach spadnie o jedną kratkę, czyli przynajmniej o te 10 dolarów. Wtedy możemy dopiero przeskoczyć do nowej kolumny. Dwukratkowe odwrócenie oznaczałoby, że możemy przeskoczyć do nowej kolumny w momencie, kiedy cena spadnie nie o 10 dolarów, ale o dwukrotność kratki, czyli o 20 dolarów. I zwykle stosuje się jedno albo dwukratkowe odwrócenie. Oczywiście możemy wymyślać odwrócenia na poziomie 5, 6, a nawet 10 kratek, natomiast tutaj jest kwestia trochę takiej użyteczności tego wykresu, żeby też z tym naszym odwróceniem nie przesadzić. Czyli zauważ, że w przypadku wykresu punktowo-symbolicznego, czy wykresu kółko i krzyżyk, to te dwa parametry będą bardzo mocno wpływały na kształt i dokładność naszego wykresu, co już powoduje pewnie, że ta metoda nie jest aż tak popularna w XXI wieku, jak była na przełomie XIX i XX. Przechodzimy zatem do konstrukcji wykresu punktowo-symbolicznego. Nie będę się tutaj posługiwał, tak jak w przypadku wykresu słupkowego czy świecowego, cenami open, high, low, close, dlatego że tutaj one nie będą miały znaczenia. Najważniejszy będzie zakres zmiany, czyli low i high, więc na bieżąco będę wymyślał ceny i rysował, nanosił je na wykres, bo tak będzie zdecydowanie łatwiej, bo byśmy tutaj musieli, ten przykład by nam potrwał kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a tego nie chcę. Chcę w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, jak powstaje nam wykres kółko-krzyżyk. Zwykle zaczynamy od naniesienia kropeczki, która sygnalizuje początek pierwszych zmian, pierwszych wahań, czyli w jakiej kratce one się nam zmieniały. Zauważ, że ja naniosłem sobie taką siatkę pomocniczą, czyli te szare
poziome linie, które pokazują, jak się pokazują zmianę o 1 dolar, złotówkę. Uznajmy, że to jest o 1 zł. I tutaj naniosłem sobie 9, 8, 7, 6, więc w tym miejscu to będzie linia, która pokazuje cenę 5 zł, 4 zł, 3 zł i analogicznie poszlibyśmy w górę. Dla mnie wielkość kratki, wielkość krzyżyka czy wielkość kółeczka to będzie 1 złotówka. Czyli jeżeli cena zmieni nam się o 2 złote, będę musiał nanieść 2 krzyżyki albo 2 kółka. Wielkość odwrócenia ustalmy również na 1 kratkę, czyli cena musi nam się zmienić o 1 złoty w drugą stronę, żebyśmy mogli przeskoczyć do rysowania nowego naszego słupeczka. Zacznijmy zatem i przyjmijmy, że cena w przeciągu tam pojedynczej sesji, na przykład w przeciągu pojedynczej sesji, urosła z poziomu 5 zł na poziom 10 zł. Biorę zatem krzyżyk, a tutaj pomocniczo sobie go narysowałem. Biorę nasz krzyżyk i nanoszę go na wykres. Zaczynam od poziomu 5 zł, bo z takiego wystartowaliśmy i powiedziałem o maksimum na poziomie 10 zł. Więc skakujemy i krzyżykami uzupełniam aż do poziomu 10 zł. 10 zł to nie musi być cena zamknięcia. Wystarczy, że tam doszliśmy, było to 9,99 i już mogę ten nasz krzyżyk nanieść. I teraz tak, jeżeli cena w najbliższym czasie nam się nie zmieni i będzie wahała się między 9 a 10 zł, to ja nie będę nanosił nic. I zauważ, że już ta nasza czasoprzestrzeń zostanie totalnie zachwiana, dlatego ta oś pozioma nie obrazuje nam, absolutnie nie obrazuje nam to, ile czasu nam upłynęło. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że ten czas jest zachwiany, no to nie jesteśmy w stanie nanieść też wolumenu. Przyjmijmy, że po takim ruchu wynoszącym cenę na poziom 10 nastąpiły spadki do poziomu 7 zł. Nanosimy zatem nasze kółeczka, czyli przeskakujemy do słupka obok. Mamy jednokratkowe odwrócenie, czyli zaczynamy rysować o poziom niżej, aż do 7 zł. Czyli nanosimy dwa nasze kółeczka, które pokazują, że mamy do czynienia z trendem spadkowym. I również może się okazać, że czekamy na kolejną transakcję. O, i kolejna transakcja wywołała nam falę spadkową do 4 zł, czyli dalej jesteśmy w trendzie spadkowym, więc nie przeskakujemy do nowego słupka, a dalej nanosimy nasze kółeczka aż do poziomu, tu mamy poziom 5 zł, więc nanosimy do poziomu 4 zł. Jeżeli cena nam się nie będzie zmieniała znowu o więcej niż złotówkę, no to nic się nie będzie działo, nie będziemy nanosić żadnych nowych parametrów, żadnych nowych kółek czy krzyżyków. Nie możemy nanieść krzyżyka w momencie, kiedy mamy kolumnę spadkową. Krzyżyk możemy nanieść wtedy, gdy na przykład znowu pojawi nam się wzrost ceny do powiedzmy 8 zł. Wtedy wskakujemy i bierzemy nasz krzyżyk. Mamy jednokratkowe odwrócenie, czyli zaczynamy rysować o jeden poziom wyżej niż to nasze minimum. I nanosimy nasze krzyżyki do tego miejsca, do którego nastąpiły wzrosty, czyli na przykład do poziomu 8 zł. I znowu, jeżeli dalej nastąpi fala wzrostowa do poziomu na przykład 10 zł, no to będziemy nanosić dalej nasze krzyżyki, poziom 9 zł, 10 zł. Znowu przez miesiąc może nam się cena nie zmieniać o więcej niż tą złotówkę, więc nasz wykres nie ulegnie absolutnie żadnej zmianie. Kółek znowu nie mogę rysować w tej samej kolumnie, więc jeżeli znowu nam się pojawi fala spadkowa na przykład do 8 zł, czyli odwrócenie mamy wystarczające, więc bierzemy nasze kółeczko i nanosimy. Mamy jednokratkowe odwrócenie, więc o ten poziom niżej. I w tym momencie naniesiemy tylko i wyłącznie jedno kółeczko, bo zmiana tutaj była do poziomu 8 i mamy jednokratkowe odwrócenie.
i tak ten wykres możemy dalej rysować, czyli jeżeli nastąpi po tej transakcji, gdzie cena nam spadła do 8 zł, cena spadnie, zanurkuje nam do poziomu 6 zł, no to znowu nanosimy kółka, ale nie przeskakujemy do nowej kolumny. Żebyśmy przeskoczyli do nowej kolumny, musi nam się zmienić trend, czyli zauważ, jeden słupek określa nam to, jak się zmienia nasza tendencja. Stąd to pojęcie odwrócenia tego jedno- albo dwukratkowego, w zależności od tego, jak sami ten parametr sobie ustalimy. Wskakujemy na platformę TradingView, bo nadaje nam możliwość wykorzystania w praktyce wykresu punktowo-symbolicznego. Mamy taką opcję wyboru wykresu i założy się, że Bitcoina do dolara jeszcze zaprezentowanego za pomocą metody kółko i krzyżyk na oczy nigdy nie widziałeś. Mamy wykres Bitcoin do dolara i wykres punktowo-symboliczny. Zauważ, że obok wyboru symbolu możemy kliknąć w opcję prezentacji wykresu cenowego. My wybieramy oczywiście point and figure, czyli wykres punktowo-symboliczny, inaczej metoda książkowa, albo inaczej wykres kółko i krzyżyk. Tak jak mówiliśmy wcześniej, musimy określić dwa parametry. Wielkość kratki, czyli ile i jaką zmianę będzie określało nam pojedynczy krzyżyk i pojedyncze kółko, oraz wielkość odwrócenia. I tutaj oczywiście możemy to wybrać. Klikamy dwa razy na wykres albo prawym i ustawienia. Pierwsze parametry, kolory nas nie interesują, możesz się nimi pobawić, natomiast interesują nas cztery kolejne dane. Source, a więc źródło. Mamy high, low albo close. My oczywiście skorzystamy z high, low, czyli maksimum i minimum, bo chodzi nam przede wszystkim o to, żeby zobaczyć, jaki jest zakres zmiany ceny, a nie cena zamknięcia. Kolejna opcja to jest sposób wyboru kratki. Mamy dwie możliwości. Metodę tradycyjną, czyli zwykłą arytmetyczną, na przykład w ujęciu naszym przypadku dolarowym, albo możemy skorzystać z wskaźnika ATR, który obrazuje nam zmienność na rynku. My wybierzemy tą metodę tradycyjną. Możesz się pobawić i zobaczyć, jak to w przypadku wykorzystania wskaźnika ATR ten nasz wykres punktowo-symboliczny będzie się zmieniał. I mamy w końcu tą wielkość naszej kratki, czyli box size i wielkość odwrócenia. Zauważ, że box size tutaj możemy w dowolny sposób konfigurować. Tutaj w ilości dolarów, ile poszczególny krzyżyk, ile poszczególne kółeczko będzie nam tej zmienności pokazywać. Natomiast zauważ, że reverse amount jest 1, 2 tu są takie bardzo małe wielkości, no bo mówiliśmy o tym, że zwykle stosuje się odwrócenie o wielkości jednej albo dwóch kratek. Oczywiście możemy zastosować większe odwrócenie, ale zauważ, że ten wykres będzie zdecydowanie coraz mniej szczegółowy, bo żeby wystąpiło i przejście do kolejnego słupka, odwrócenie musi być aż o przynajmniej 7 kratek, odwrócenie tego trendu. My zastosujemy i wybierzemy ten parametr 1 jako najczęściej, jako ten, z którego najczęściej się korzysta. Sam możesz tutaj pokombinować, zobaczyć, ile opcji konfiguracji tego wykresu punktowo-symbolicznego jest. Zauważ, że w naszym przypadku tutaj ten pojedynczy słupek absolutnie nie określa nam to, jak zmieniała się cena w poszczególnej godzinie, czy w przypadku interwału dziennego byłoby to w przypadku pojedynczej sesji. Tak się absolutnie nie dzieje. Czas nie ma żadnego znaczenia, wolumenu nie jesteśmy w sposób prawidłowy nanieść. To, co się liczy, to tylko i wyłącznie trend, więc jeżeli mamy pojedynczy słupek i mamy same kółeczka, mówimy i mamy do czynienia z tendencją spadkową. Jeżeli mamy krzyżyki, mamy tendencję wzrostową i żebyśmy przeskoczyli do kolejnej krateczki, do kolejnego słupeczka, no to wtedy musi nastąpić odwrócenie o przynajmniej jedną kratkę lub dwie, jeżeli skorzystamy z tych parametrów najpopularniejszych. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, koniecznie zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o tym, żeby subskrybować nasz kanał, klikając również dzwoneczek, wtedy będziesz otrzymywał powiadomienia za każdym kolejnym razem, gdy na naszym kanale pojawi się nowy film, nowe wideo. Pamiętaj o tym też, żeby prenumerować magazyn FX Mag, magazyn dedykowany inwestorowi indywidualnemu, czyli właśnie
Tobie. A w kolejnej lekcji znowu będziemy zajmować się wykresem cenowym. Tym razem przyjrzymy się wykresowi typu RENKO. Życzę Wam wszystkim udanego handlu.